Cześć internecie! Właśnie zakończył się rok 2016. Z tego powodu wszyscy robią wielkie podsumowania najlepszych, najgorszych filmów. Po raz pierwszy wreszcie mi się udało zebrać w sobie i stworzyć również takie podsumowanie. Dziś zajmiemy się tymi filmami najgorszymi, a chwilę później pojawi się również materiał, gdzie zajmę się filmami najlepszymi. Nie będzie to top 20, nie będzie to nawet top 10, bo tych filmów, wydaje mi się, tych, które chciałbym wyróżnić, o których chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, nie widziałem aż tak dużo. Zbierając z innych zestawień albo z moich typów na to, co mogą być uznane przeze mnie za najgorsze filmy, nie widziałem tych filmów. Według statystyk, jakie prowadzę sobie na Filmwebie, obejrzałem w tym roku 293 filmy, z czego 229 to są filmy pełnometrażowe. W kinie zobaczyłem 126 pozycji, no ale wliczam w to również powtórzony seans Gwiezdnych Wojen Przebudzenia Mocy oraz powtórzony seans pierwszego Pitbulla i Pitbulla Nowych Porządków. Więc finalnie można powiedzieć, że w kinie zobaczyłem tych filmów 123. Ale bez znaczenia to, ile tych filmów widziałem. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tych kilku najgorszych. Zapraszam. Zanim przejdziemy do omawiania tych, które rzeczywiście chciałbym w jakiś sposób nagrodzić, warto również przyznać pewnego rodzaju wyróżnienia, nawet w tej negatywnej kategorii. Nie były to filmy, które należały do całkowicie fatalnych, które do tej top listy powinny należeć, ale zdecydowanie jakoś odbiły się negatywnie na mnie w tym roku. To jest Gęsia skórka, czyli kolejny produkcyjniak, z którego absolutnie nic nie wynika i nie dostarcza nawet tych odczuć nostalgicznych. Jest to film Batman v Superman, ale to wydaje mi się, że wszyscy już dostatecznie dużo złego o tym filmie powiedzieli, że ja już nie muszę raczej się produkować. Jest to również film Historia Roja, który trafił na szczyt listy usfilmowanych. No dla mnie nie było to aż tak fatalne doświadczenie, ale no nie, zdecydowanie Żołnierze Wyklęci zasługują na lepszy film. Albo przynajmniej jakikolwiek inny. No i jeszcze do tych wyróżnień wrzuciłem może trochę na siłę Nowe Przygody Aladyna, które starają się być taką post-szrekową papką, w której mamy mnóstwo nawiązań do popkultury, ale niekoniecznie coś z tego wynika. No i niestety epatująca seksem, czy jakimiś dwuznacznymi po prostu sytuacjami rzecz skierowana do dzieci, no niekoniecznie może. Chociaż pytanie, czy to było skierowane do dzieci? Miejsce 9. Pitbull Nowe Porządki. Patryk Vega po zrobieniu bardzo dobrego Pitbulla z Dorocińskim oraz komedyjek, których nijak nie można uznać za udane, postanowił zmieszać te oba twory i ustanowić nowe porządki w kinie. No i tym sposobem dostaliśmy film obrażający inteligencję widza, mamiący bardzo lichą akcją, która została wpisana w no naprawdę mizerny scenariusz. No jeszcze do tego fatalne aktorstwo trzeciego planu, które całkowicie grzebało ten film. A no jeszcze denerwująca monotonna muzyka tu wpisane, rzeczywiście. Ale przede wszystkim straszliwa wieść, że to dopiero początek trylogii. Miejsce 8. Blair Witch. Sądzę, że ten film nie trafiłby na tę listę, gdyby nie to, jak wielkim fanem pierwszej części jestem. Ze względu na to, że jest to kontynuacja, trzeba ją oceniać przez pryzmat tej pierwszej części. I w ten sposób dostajemy dzieło skrajnie nieudane, gdzie koszmarnie bezbarwne postaci tylko snują się po lesie, wyszukując kolejnych jumpscare'ów i zamiast jakoś przechodzić przemiany, ubarwiać się, to one zapełniają jedynie bibliotekę found footage. Bo kamer też mamy przecież tu mnóstwo, co zupełnie niczemu nie służy. Świetny pomysł. No i przede wszystkim ten film nie odpowiedział na pytania, które były postawione w pierwszej części, z którymi pierwsza część nas zostawiła. Ten film jedynie je mnoży i w zasadzie nic sobie z tego nie robi, że te pytania właśnie nadal egzystują gdzieś tam. On miesza wszystkie konwencje, powstaje bardzo chaotyczny miszmasz, z którego można wywnioskować, że Wiedźma z Blair jest dosłownie wszystkim. Jest tu multum możliwości. To nie jest przyjemna dezinformacja. To jest piekielnie nieudane, chaotyczne dzieło, które ani nie straszy, ani nie bawi. Miejsce 7. Epoka lodowcowa Mocne uderzenie. Słuchajcie, która to już część? Czy kogokolwiek jeszcze to obchodzi? Zdaje się, że nie. Nawet twórców, którzy stworzyli ten film tak jakby mając nadzieję, że no... Na to pójdą te dzieci, które po prostu zostały wypchnięte przez rodziców pragnących mieć te chwile spokoju i nic więcej. Nie ma tu żadnej większej ambicji, żadnego pomysłu na siebie i wtórność wręcz przytłacza. Fabuła to jest zupełnie nieskładnie ułożony zbitek scen, z których absolutnie nic nie wynika, a postaci, których jest naprawdę dużo, ewidentnie już nie mają co robić, więc po prostu gadają. Film dla dzieci jest przegadany. Czujecie to. No i tym sposobem nie ma w tym ani kina przygodowego, ani komedii. To dosyć zaskakujące, że film, który zaczynał tak doskonale, gdzie pierwsza część jest naprawdę solidną produkcją dla każdej kategorii wiekowej, kończy, mam nadzieję, że kończy, właśnie w ten sposób. Zwłaszcza gdy uświadomicie sobie, że tym elementem, który się najprzyjemniej ogląda, który jest najzabawniejszy i wydaje się być najsensowniejszy, powiedzmy, jest wiewiór, bez którego przecież fabuła mogłaby się obejść. Miejsce szóste. Kosmos. Być może gdybym obejrzał go drugi raz, okazałoby się, że nie jest aż tak źle. Ale no nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek planował to zrobić. Bo nie chce mi się oglądać czegoś ponownie wyłącznie po to, by przekonać się, że nie, no nie jest tak źle, co jakaś wartość w tym tkwi. Za pierwszym razem jawił mi się jako... całkowita paplanina i chodzenie z kąta w kąt postaci, które nie wnoszą praktycznie niczego. No i tę prezentowaną konwencję polegającą w zasadzie przecież na tym, że jest dużo postaci, które bardzo dużo mówią, a wszystko jest bardzo absurdalne, łatwiej przyswoić w formie literackiej. No u Gombrowicza, mimo tego, że książka też mi się nie podobała, jakoś dało się, no chociażby... przystanąć na moment, może książkę odłożyć, wrócić do niej, powtórzyć któreś zdanie, a niestety z filmem nie mamy tej możliwości i tym sposobem, gdy raz nam się coś nie spodoba, gdy raz się jakoś zatniemy, zablokujemy, nie ma już tej możliwości, żeby wrócić na tory. Dlatego tak jak napisałem na moim Filmwebie, już wolę jak sam Gombrowicz mnie wkurwia. Miejsce piąte. Wszystkie nieprzespane noce. Silący się na kino artystyczne. Mało tego. Na portret pokolenia eksperyment. No gdzieś jest dostrzegalna pod tą warstwą gadających głupoty w postsynchronach młodzików pewna koncepcja jakaś, jakiś zamysł na to wszystko, podejście no bardzo impresyjne i jako takie też nie do końca mi odpowiadające, ale już mogące się jakoś wybronić. Szkoda tylko, że wszystko zostało tutaj zagłuszone przez dudniącą zewsząd muzykę i niedbałe zdjęcia. Miejsce czwarte. Szczęście sprzyja odważnym. Jest to film wyglądający na pozbawiający całość sensu zlepek z jakiegoś taniego serialu, który puszcza się dzieciom, czy dzieci same oglądają tylko w momencie, gdy w telewizji nie ma już absolutnie nic innego. Mamy tutaj okropnie durny scenariusz, denerwujące bohaterki i całkowity bezsens, brak jakiejś logiki, ciągu przyczynowo-skutkowego i reżyserii, która by to wszystko ogarnęła. Dlatego seans z tym filmem był dla mnie wielkim cierpieniem. Miejsce trzecie. Pitbull, niebezpieczne kobiety. No i wchodzimy do top 3. Co za rozkosz, co za wspaniała informacja. Przed nami Pitbull, niebezpieczne kobiety. Słuchajcie, przy tych wymiocinach okazuje się, że nowe porządki to prawie że udane kino. I to jest naprawdę szokująca informacja. W momencie, kiedy oglądałem na maratonie obie części pod rząd, gdzie nowe porządki widziałem po raz drugi wówczas, byłem w ciężkim szoku, bo nowe porządki nadal są fatalnym filmem, ale w momencie, kiedy kontrastujemy je z czymś takim jak niebezpieczne kobiety, to okazuje się, że naprawdę tamten film da się w jakiś sposób obronić. I nie wiem, czy to jest metoda Patryka Vegi na możliwość zgarniania wyższych ocen dla swoich wcześniejszych filmów, robienia ich coraz gorszych. To chyba nie brzmi jak dobra koncepcja, ale wszystko wskazuje na to, że kolejny Pitbull będzie równie badziewny, sklecony na szybko, z całkowitym chaosem w scenariuszu, z postaciami, które nie wnoszą absolutnie nic i z masą głupot, no i oczywiście humorem, który ponownie jest bardzo obraźliwy dla wszystkich. jakim cudem to się ludziom podoba. No właśnie to, że się to ludziom podoba, to, że jednak ten film spotkał się z bardzo przychylnymi opiniami, świadczy, wydaje mi się, o tym, że Polacy, czy ogółem ludzie, nadal mają problem z jedną rzeczą. Po prostu nie stawiają wymagań kinu rozrywkowemu, które też powinno mieć pewien standard. Nie obniżajmy go. Nie lubmy Pitbulla. Bang. Miejsce drugie. Possession Experiment. Jest to ewidentnie bardzo tania próba powiedzenia w temacie egzorcyzmów czegoś nowego, ale ten naiwny, no i w gruncie rzeczy głupi pomysł nie broni się ani przez chwilę, a aktorstwo, zdjęcia czy montaż dodatkowo pogrążają całość, każąc nam się jedynie zastanawiać, jakim cudem ten film trafił do dystrybucji kinowej w Polsce. Miejsce pierwsze. No bardzo ciekawe, co to może być. Co w tym roku było takiego bulwersująco złego? Spotkała nas wszystkich Polaków wielka tragedia, jedna z największych tragedii w historii naszego narodu. Smoleńsk. To jest fatalna pod każdym względem agitka, ślepo i bardzo nieporadnie ilustrująca, czy raczej próbująca udowodnić swój jedyny słuszny punkt widzenia. To mógł być hołd ofiarom. No i to mógł być punkt odniesienia w ważnej dla opinii publicznej dyskusji. Tyle, że nie jest to ani tym, ani tym. To jedynie obraźliwa dla inteligencji widza karykatura filmu. No i to tyle. Tyle mojej listy. Dawajcie znać, co wy uznaliście za najgorszy film w tym roku, co widzieliście tak fatalnego, czego nie było na tej liście, albo po prostu stwierdźcie, ej, na pewno się pomyliłeś, przecież to jest najlepszy film. Według redakcji Kalejdoskop Wrocław.pl, do której należę, na przykład film Wszystkie nieprzespane noce trafił na listę tych filmów, ale najlepszych. Cóż, gusta są różne, różne spojrzenie na kino, więc możecie śmiało napisać, co wy sądzicie albo o tej liście, albo o filmach, które widzieliście w 2016 i wyczekujcie listy najlepszych filmów 2016 roku. Więc to było ode mnie na tyle. To do zobaczenia.